Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, nie ma co się oszukiwać, zima na pewno przyjdzie. Już mamy zimne poranki, pewnie lada dzień będą przymrozki, może jakiś śnieg spadnie. I jak co roku nasuwają się pewne pytania, czy rozgrzewać samochód przed rozpoczęciem jazdy, czy też nie. Także w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie. Zapraszam. Przed odpowiedzią na to pytanie ustalmy sobie, co stanowi prawo o tym, czy może samochód pracować na postoju z włączonym silnikiem. Otóż prawo ruchu drogowego mówi jasno i rzetelnie, że postój samochodu z pracującym silnikiem powyżej jednej minuty jest to wykroczenie. Wykroczenie, które może skutkować mandatem karnym w wysokości 100 zł. Dlatego jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni w zimą, że przed wyruszeniem w podróż uruchamiamy silnik i następnie przystępujemy do oczyszczania szyb, dachu, całego samochodu, odśnieżenie czasami. Proszę pamiętać, że jest to wykroczenie skutkujące właśnie mandatem w wysokości 100 zł. Także mając na myśli swoją kieszeń, ale również i środowisko, rozgrzewamy silnik podczas jazdy. Jaki jeszcze pozytywny wpływ ma to, że silnik rozgrzejemy właśnie jadąc, a nie stojąc? Otóż wystarczy taki przykład na samym sobie, prawda? Jeżeli spacerujemy, to się nie męczymy. Jeżeli przebiegniemy się, to się momentalnie rozgrzejemy. I tak samo jest z silnikiem. Silnik pracujący na wolnych obrotach wcale się tak szybko nie rozgrzewa. To może być złudzenie, prawda? Bo gdy włączymy silnik, oskrobiemy szyby, odśnieżymy cały samochód, no prawda, wsiadamy do samochodu, jest cieplej niż było. Ale czas, jaki poświęciliśmy na to, aby samochód doprowadzić do jazdy, a czas potrzebny, aby ten silnik rozgrzał się do tej temperatury podczas jazdy, jest dużo, dużo dłuższy. Tutaj też pojawiają się pewne pytania, albo jak rozgrzać samochód, jak odszronić szyby, gdy silnik nie pracuje, gdy niewielka ilość powietrza ciepłego dociera do tych szyb. Otóż są oczywiście środki chemiczne, aby ta czynność przebiegała szybko i sprawnie. Różnego rodzaju mają Państwo do dyspozycji odmrażacze w sklepach dobrej jakości, skrobaczka. I tutaj nie metalowa, tylko stworzywa najlepiej. Dobrej jakości miotełka, która nie połamie się przy byle mrozie i pod byle słabym naciskiem. Te wszystkie drobne rzeczy ułatwiające nam codzienne przystosowanie samochodu do jazdy na pewno nam w tym pomogą. Co jeszcze ma wpływ na to, abyśmy nie musieli rozgrzewać silnika, nie musieli nagrzewać wnętrza, odparować szyb. Tak jak w wielu odcinkach w okresie jesiennym wspominałem, zadbajmy o te nasze auto, aby tej wilgoci się pozbyć z samochodu, bo ona nam najbardziej doskwiera właśnie zamarznięte szyby od środka. To wszystko jest wilgoć w samochodzie, która się odkłada na szybach i w nocy, gdy temperatury spadają znacznie, nam zamarza i skutecznie ogranicza oczywiście widoczność. Także pozbądźmy się wilgoci, wymieńmy filtr przeciwpyłkowy na czas, skontrolujmy go chociaż, a na pewno troszeczkę będzie mniej doskwierać nam ta aura. Są jeszcze pewne szkoły, które mówią, co zrobić z silnikiem, aby on szybciej się rozgrzewał. Nie będę tu mówił, czy to jest dobra szkoła, czy zła. Wiem, że taka jest. Niektórzy kierowcy
po prostu na okres zimowy ten stan oleju troszeczkę sobie obniżają, czy przy okazji wymiany na przykład jesiennej nie leją, że tak powiem, pod korek, choć pod korek się nie leje oczywiście, tylko do górnego znacznika na bagnecie. Ten poziom właśnie trzymają w dolnym położeniu, skrajnym czasami poziom oleju w silniku. No, teoretycznie fizyka no, powinna tutaj zadziałać. Mniejsza ilość oleju, szybciej się rozgrzeje, prawda? Tylko czy to na dłuższej perspektywie da nam jakieś korzyści, trudno powiedzieć, nie będę tutaj oceniał, wszystko zależy od nas tak naprawdę. Co jeszcze możemy zrobić, żeby szybciej ten silniczek nasz się rozgrzał, abyśmy cieszyli się ciepłem w środku? Również o tym, może się powtarzam, właściwie musimy zadbać o układ chłodzenia, czyli właściwy poziom płynu chłodzącego. Każdy może sprawdzić, otwierając maskę. W każdym samochodzie jest zbiornik wyrównawczy, gdzie gołym okiem powinno dać możliwość skontrolowania tego poziomu. Kolejną rzeczą, którą stosują kierowcy, aby szybciej w okresie zimowym rozgrzał się ten silnik, otóż zasłaniają chłodnicę różnymi elementami, czy to kartonem, czy jakimś stworzywa, płachtą. Jeżeli silnik jest sprawny, samochód mamy sprawny, wszystkie układy sprawne, to taka rzecz absolutnie jest zbędna. Tym bardziej, że źle zrobiona taka rzecz może doprowadzić wręcz do przegrzania silnika. Każdy oczywiście zna swój samochód, wie jak się zachowuje właśnie przy takich operacjach, jeżeli to oczywiście robi. Ale na pewno nie zasłaniamy nigdy całej chłodnicy. Zawsze zostawiamy co najmniej połowę. Co najmniej 2/3 tej chłodnicy musi być odsłonięte, bo silnik w końcu nabierze tej temperatury pracy, musi też nadmiar tego ciepła gdzieś odprowadzić, a za to odpowiedzialna jest chłodnica. Dlatego, żebyśmy nie narobili sobie biedy i kosztów, 1/3 chłodnicy ewentualnie zasłonięta, nie więcej. Na szybkość rozgrzewania silnika ma również wpływ rodzaj silnika, jaki mamy akurat w swoim aucie. Jeżeli ktoś z Państwa jeździł kiedyś benzynowym samochodem, a następnie przeszedł się na silnik z motorem diesla, zauważy pewną różnicę. Ja też w swoim życiu miałem tych kilka samochodów i zauważyłem, że może taki model trafiłem, że silnik diesla jednak troszeczkę dłużej się rozgrzewa, a już na pewno dłużej właśnie na postoju, na wolnych obrotach. Tak jak powtarzam, może taki model mi się trafił. To była wieczność, gdy ten diesel się rozgrzał do jakiejkolwiek temperatury pracy. Benzyna zdecydowanie w moim odczuciu szybciej nabiera temperatury. I tutaj chyba na koniec już taka jedna uwaga dla kierowców posiadających samochody zasilane gazem LPG. W niektórych modelach jest możliwość oczywiście uruchomienia samochodu tylko na gazie. W prawidłowo założonej instalacji silnik zawsze uruchamia się na benzynie i przejście na zasilanie gazowe odbywa się po osiągnięciu założonej temperatury pracy. Także w okresie zimowym, tak jak powtarzam, tutaj uwaga dla kierowców, tych, którzy posiadają ten samochód z gazem, nie uruchamiamy silnika nigdy na samym gazie. Zawsze pozwólmy, aby ten silnik nabrał temperatury, żeby sam się przełączył na zasilanie gazowe. Gaz z fazy ciekłej w gaz, fazę gazową, potrzebuje temperatury, a to właśnie daje nam ciecz chłodząca, która ogrzewa parownik i doprowadza właśnie gaz do fazy lotnej i wtedy dopiero prawidłowo zasilanie odbywa się gazowe. Dlatego nigdy nie uruchamiamy w zimę z silników na gaz z pominięciem benzyny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.